Nowa droga połączy zabrzańską strefę ekonomiczną z autostradą A1. Wszystko dzięki podpisanej umowie przez miasto Zabrze na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę nowej drogi. Cieszymy się ogromnie, że ten prawie dwukilometrowy odcinek nie tylko połączy strefę ekonomiczną z autostradą A1, ale też przede wszystkim spowoduje, że mieszkańcy będą mogli bezpieczniej poruszać się w tych północnych dzielnicach Zabrza. Projekt o wartości 640 tysięcy złotych zakłada opracowanie drogi typu Z o długości 2 km na odcinku od ulicy Witosa do ulicy Goduli wraz z budową mostu i niezbędnej infrastruktury technicznej. Nasza projektowana droga ma za zadanie przede wszystkim zapewnić większe bezpieczeństwo, odciążyć drogę 94, przez to będzie poprawa życia mieszkańców w dzielnicy Rokitnicy. To jest pierwsza, najważniejsza, podstawowa funkcja. Druga to bezwzględnie poprawa warunków transportowych dla specjalnej strefy ekonomicznej, która ciągle rozwija się w dynamicznym tempie. No i trzecia funkcja to ta funkcja ekonomiczna, rozwojowa. Dzięki tej drodze otworzymy nowe tereny inwestycyjne. Zgodnie z umową wykonawca ma 18 miesięcy na opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Mamy bardzo bogate doświadczenie w realizacji podobnych kontraktów, zarówno w całej Polsce, we wszystkich województwach, ale tu na Śląsku szczególnie, jako to biuro katowickie, ze zrealizowanymi projektami w Katowicach, w Chorzowie, w Świętochłowicach, w Gliwicach, więc myślę, że jesteśmy dla Państwa bardzo dogodnym partnerem, który przyczyni się do sukcesu, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, i że wspólnie się spotkamy za kilka lat celem tak naprawdę już otwarcia tej drogi. Miasto Zabrze od początku roku 2021 kładzie nacisk na inwestycje drogowe. Wcześniej podpisano umowę na budowę drogi w Grzybowicach.